Obudowa Genesis Titan 800 poskładana, gotowa do użytku. Uruchomienie. O. Ładnie szumi. Ale zasilacza nie zagłusza. Czyli nie źle. Tak oto w środku się prezentuje. Miejsce na dysk SSD. Przekręcony nie z tej strony, co instrukcja pokazuje, ale tu ładnie to wygląda, zapełniło puste miejsce. Jeszcze by się przydał wentylator jakiś podświetlany, ale tak jest nieźle. Jak dla dziecka, super sprzęt. Dysk na ten zamontowany, klapka została, zaślepka, ale dysk będzie potrzebny, znaczy napęd. No, troszkę bije po oczach, widzę, ale w rzeczywistości to światło jest łagodniejsze. Nie razi tak. Przypuszczam, że to aparat podbija jasność. Jest już ciemno. Jest dość wysokie ISO. Nie jest to takie rażące. Nie zlewa się w jedno. Widać pojedyncze diody na wentylatorach. Także wygląda całkiem ładnie. Nie razi. I tak to by było to chyba wszystko na ten temat. Nic więcej z nią nie będę robił. Wszystko jest pomontowane. Działa. Wentylatory chodzą na razie na Molexach. Nie mam przejściówek, żeby podłączyć pod płytę główną, żeby była regulacja obrotów. Ale obroty nie są takie, znaczy wentylatory nie są aż takie głośne. Także chyba prawdopodobnie to już zostanie na Molexie napęd, zasilanie tych wentylatorów. Zobaczymy przy zgaszonym świetle, jak to wygląda. Nie było okazji zobaczyć.
I? Jest piękna lampka nocna. Nie jest to takie ostre światło. To jest całkiem w porządku. O wiele łagodniej, delikatniej to świeci niż na obrazku, który widzicie. Albo widzisz. Nie jest to profesjonalny montaż, nie jestem informatykiem, znawcą komputerów. Przerzucenie obudowy zajęło mi godzinkę czasu. Troszkę zabawy było z kabelkami, żeby to jakoś sensownie poukładać. Z tyłu obudowy, ale jest ok. Jest obudowa, podoba mi się. Chyba sobie taką sprawię. I to by było wszystko.